Testuję sobie nowy robot sprzątający. Uwielbiam takie gadżety. Zobaczcie, jak wygląda. Widzieliście na przebitkach, ale ja jestem jego designem zachwycona. Jest naprawdę piękny i jeżeli na dłuższą metę mi się sprawdzi, bo dzisiaj był jego debiut, z którego jestem jak najbardziej zadowolona, ale chcę go zobaczyć tak na przestrzeni kilku dni. Jeżeli on mi się sprawdzi, to na pewno mój robot sprzątający z Lidla pójdzie troszkę w odstawkę, dlatego że tutaj wygrywa właśnie jego kolor, jego wygląd i taka prostota. Ta elegancja naprawdę jest przepiękna, mi się bardzo podoba. Generalnie pracuję sobie dużo ciszej niż ten mój stary, więc z tego też jestem bardzo zadowolona. Naprawdę jest bardzo, bardzo cichutki. Dodatkowo on ma tutaj opcję mopowania. W środku oczywiście jest tutaj filtr i taki... Wszystko wam pani pięknie mówi. W ogóle... W trakcie sprzątania, jak sprzątał ten robot, to ona, ta pani mi powiedziała enjoy cleaning i w ogóle śmieszne to było. W każdym razie mamy tutaj normalnie filtr i zobaczcie, ile tego już tutaj powstało. Zaraz to otworzę. W czasie jednego sprzątania, także super, na pewno zbiera bardzo dużo twoich kłaków, afera. Także mamy filtr, ale dodatkowo, tak jak wspomniałam, jest funkcja mopowania. Tutaj sobie wyciągamy, mamy pojemnik na wodę, ja jeszcze nie mopowałam, ale na pewno też przetestuję. Mamy pojemnik do mopowania i nakładamy sobie takie nakładki tutaj z dołu. Wam pokażę, jak to się robi. Entering mopping mode. Gdybyście nie wiedzieli, co zrobiliście, to właśnie wam pani wszystko dokładnie mówi. Mamy takie nakładki, w zestawie są trzy. Więc możecie sobie spokojnie wymieniać i później zdejmujecie. Water tank has been removed. Exiting mopping mode. Exiting. Możecie się cieszyć zarówno odkurzaniem, jak i mopowaniem. No powiem wam, że ja jestem naprawdę zachwycona jego wyglądem, jego funkcją, tym, że ta pani tak pięknie mówi. Bez problemu znajduje stację ładującą, bez problemu zbiera wszystkie śmieci, jakieś drobne włosy. Zobaczymy, ile tego tu jest. Zobaczcie, co tutaj jest zebrane. Podczas, nie wiem, czy 20 minut odkurzał ten robot. No nie jest to za przyjemne, ale włosów tutaj zebrało naprawdę sporo. Wow. Nie sądziłam, że aż tak. I różne jakieś takie, na przykład gdzieś mi się tam rozsypało trochę cukru, soli. Analiza śmieci. No, także wow. Naprawdę jestem w szoku, że tyle zebrał ten robot. Podlinkuję wam oczywiście go w opisie, jeżeli będziecie chcieli sobie go zakupić. Jeżeli w ogóle nie zdecydowaliście się jeszcze na taki robot sprzątający, to ja wam serdecznie polecam, bo to tak ułatwia w ogóle sprzątanie. Wiecie, wy sobie sprzątacie coś innego, a robot już sobie sprząta swoje. Także wow, wow, wow. Czytam książkę, aktualnie jest to Rewolt, Przeżyć, moja tragedia na Nanga Parbat. Praktycznie już ją kończę, więc pewnie dzisiaj ją skończę, bo tutaj już nie ma dużo tekstu. W każdym razie na pewno pojawi się w takim zestawieniu, podsumowaniu w osobnym filmie na moim kanale już niedługo. Myślę, że no po tej książce już powinnam nagrać, bo to już jest czwarta książka, no w sumie piąta, ale jedna z nich to audiobook, więc tak zaliczam połowicznie. W każdym razie już zebrałam kilka książek do takiego podsumowania, więc pojawi się na kanale. W każdym razie ta książka również mi się bardzo podobała i tutaj sobie też pozaznaczałam kilka cytatów, które będę przytaczać właśnie w tym podsumowaniu, w tym zestawieniu, także jeżeli jesteście ciekawi mojej recenzji, mojej opinii, to już zapraszam, bo pojawi się tak naprawdę już, no, po tym filmie jakoś niedługo.
Przyjechałam właśnie do galerii, jestem w Bonarce, w garażu i idę w poszukiwaniu idealnych koszulek do tych kolarek moich, które mam z Rizert. Mam je w sumie dzisiaj też na sobie, więc fajnie będzie przymierzyć właśnie już do takiego gotowego stroju ostatecznego, więc lecimy w poszukiwaniu. Mam w planach pójść do Pull&Beara, Bershki, Kropa może i może Sinsay, bo tam to wszystko jest tak w miarę obok siebie, no i zobaczę, czy w ogóle coś w tych sklepach jest ciekawego. Ever a look, she's standing in the crowd. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. Cause I just wanna see her light. Przyjechałam właśnie do fryzjera. Jestem aktualnie w ich pięknej łazience, ale już lecę na górę i będziemy odświeżać włoski. Dzisiaj nie będzie diametralnej, to chciałam powiedzieć, zmiany, raczej takie odświeżenie, podcięcie końcówek, więc uciekam. Już jestem po, co prawda wielkich zmian tutaj nie zauważycie, bo jednak tym razem stwierdziłam, że tylko lekkie odświeżenie, czyli podcięcie końcówek, pielęgnacja dogłębna i proszę bardzo, świeże włoski mam już na jakiś czas będą. Jeżeli chodzi o tę moją grzywkę, bo na ostatniej wizycie zdecydowałam się właśnie na taką trochę diametralną zmianę u mnie, to jednak tym razem grzywka zostaje, ona musi sobie odrosnąć, bo jednak nie czuję się w niej bardzo dobrze, więc ona sobie będzie tutaj powoli odrastać, a z długości troszkę ścięliśmy i można śmigać w odświeżonych włoskach. Byłam jeszcze teraz na małych zakupach w Lidlu i zobaczcie, co mi się udało kupić. Kurki już się pojawiają, a ja uwielbiam kurki, także czas rozpocząć sezon. Trochę już jesienny, no ale nie mogłam się powstrzymać. Kupiłam kurki i będę je smażyć na maśle, na margarynie, na cebulce, do tego chlebuś. I tak naprawdę kolacja pyszna, prosta, szybka. A tutaj mam jeszcze smaki dzieciństwa. Też znajdziecie w Lidlu na wagę taki groszek cukrowy, pychota. Pycha. Hejka, w kolejny dzień. Nagrywałam właśnie, mierzymy.
Będzie po tym vlogu, także już niedługo. I między innymi będą te oto ogrodniczki. Dzisiaj taki strój też mam, stwierdziłam, że sobie je zostawię. Ta koszulka już była u mnie dosyć długo, ona jest chyba z H&M-u, ale już ją dawno kupowałam. W każdym razie ogrodniczki bardzo fajne, czarne, z takimi tutaj przetarciami, właśnie takie idealne na lato. Zastanawiam się, czy nie założyć tutaj paska, ale mam pasek taki typ tylko skórzany, więc średnio na dzisiejszą pogodę, bo jest upał, więc tylko takie spodenki. I co? Mamy aferkę, która pięknie drapie drapak, tak jak powinna. Dobrze, aferko, dobrze. Pani cię wyszkoliła. Zobaczcie w ogóle, jakie mam odcięcie tutaj z opalania, bo kiedyś opalałam się w tych moich kolarkach i tak mi zostało. Teraz staram się to jakoś, wiecie, ujednolicić samoopalaczem, ale no jeszcze w lustrze widać. Chociaż na żywo już się to tak nie rzuca w oczy, ale w lustrze niestety widać. No i tak. Widzicie, tam jest jeszcze cała sterta ubrań, które muszę teraz pochować, po tym odcinku mierzymy. W każdym razie te koszulki, które wczoraj udało mi się kupić, nie mogę się usłyszeć, nie pokazałam wam tutaj we vlogu, bo pokażę wam właśnie w tym odcinku mierzymy, także odsyłam was tam. Udało mi się kupić w sumie 4 rzeczy wczoraj, także nie jest źle. Poszłam, kupiłam to, co chciałam, oprócz tego jeszcze kupiłam jedną rzecz, ale to się dowiecie właśnie z tego filmu już niedługo, obiecuję. Zobacz, co ci pani kupiła. Pani ci coś kupiła. Byłam w Obi, kupiłam aferze trawę dla kotów, bo coś mi podskubuje moje roślinki, a tego nie chcemy, afera, więc proszę bardzo, to jest roślinka dla ciebie. Tutaj ci postawię. Ja sobie wzięłam jeszcze taką monsterę, to jest monstera chyba Monkey Mask, ale tutaj na doniczce jest napisane co innego, ale nie wiem, mi się wydaje, że to jest Monkey Mask. W każdym razie taka mini sadzoneczka i zobaczymy, czy będzie rosła. No a aferka, proszę bardzo, tutaj proszę jeść to. A ja sobie kupiłam taki gadżet do spryskiwania roślin i powiem wam, że jest naprawdę nieziemski, bo robi taką mgiełkę, że sama chciałabym się ustawić pod to, więc myślę, że tutaj zrobimy prysznic roślinką, bo dzisiaj jest tak ciepło, więc kilka roślin na pewno sobie spryskam. Wcześniej miałam taki inny dozownik, w sensie taki atomizer, ale ta mgiełka, no i w ogóle jak to fajnie wygląda, gadżeciarsko, można sobie to postawić spokojnie na półce przy roślinach i no po prostu ładnie to wygląda, prawda? Więc ja odkładam to tutaj, co prawda troszkę zginie wśród roślin, ale na pewno ładniej wygląda. I just can't quicken that cause I love.